Selekcjoner Michał Probierz postanowił zaskoczyć nas wszystkich i wysłać powołania tuż po godzinie 12, a nie tak jak pierwotnie planowano, bliżej wieczora. Kogo powołał, kogo brakuje i jakie są plany reprezentacji Polski na najbliższy czas, zapraszam na Pomówmy o Piłce. No tak jak powiedziałem na wstępie, Michał Probierz powołał grupę 29 zawodników, którzy stawią się na czerwcowym zgrupowaniu. Listę tą wstawię na miniaturce, nie będę jej czytał, bo to zajmie trochę zbyt dużo czasu. Jak ktoś będzie zainteresowany, kto tam pojedzie na to zgrupowanie, to tak jak mówię, lista będzie zawarta na miniaturce, która będzie promowała ten film. No i ja chcę się skupić raczej na tych graczach, którzy właśnie powołania od selekcjonera Probierza nie dostali. Więc może zacznę od oczywistości, czyli największej kontrowersji, czyli brak Matiego Casha. No Mati Cash, który powiedzmy sobie szczerze, chyba nie najlepiej zaklimatyzował się w tej reprezentacji, tak jak większość tych tak zwanych farbowanych lisów do tej pory nie nauczył się języka polskiego, więc nie ma z nim komunikacji. Tak, wiem, że oficjalna wersja mówi o kontuzji i o tym, że raczej nie zdąży się przygotować do mistrzostw, choć jak się przeczyta w mediach brytyjskich, one piszą z kolei, że dałoby się Matiego Casha postawić na nogi przed Euro, więc mi się wydaje po prostu, że po pierwsze nie pasuje on do koncepcji Michała Probierza, jeżeli chodzi o grę, bo za jego kadencji po prostu Mati Cash nie popisywał się najlepszymi występami, choć tak naprawdę to jedyne dobre występy Matiego Casha to mecz z Holandią w Lidze Narodów i mecz z Francją podczas mundialu w Katarze, a tak naprawdę poza tym to ja dobrych występów Matiego Casha nie zauważyłem i myślę, że też właśnie te kwestie interpersonalne, komunikacyjne, gdzie się nie może po prostu dogadać z częścią zawodników i też selekcjoner ma z tym jakiś problem, choć ja akurat osobiście uważam, że Mati Cash to jest, no, to jednak dobry zawodnik, a polska kadra nie jest na tyle, że tak powiem, bogata w zawodników grających w tych najlepszych ligach, w najlepszych klubach, żeby sobie pozwalać na odrzucanie takiego zawodnika, jeżeli faktycznie tą kontuzję jednak dałoby się wyleczyć. Jeszcze z brakujących dla mnie zawodników, to wydaje mi się, że zamiast Oliwiera Zycha powinien jechać Mateusz Kochalski, choć tutaj powiedzmy sobie, że to jest kwestia nawet trzecio- lub czwartorzędna, dlatego że i tak to będzie bramkarz poza kadrą i pomagający w przygotowaniach dla pozostałej trójki, więc o tym myślę, że należy tylko po prostu sobie wspomnieć. No, do tych piłkarzy, których jeszcze dla mnie osobiście brakuje, jest to Mateusz Bogusz, który bardzo dobrze gra w MLS i wiem, że niektórzy dalej tą MLS mają za ligę emerytów, ale trzeba też zwrócić uwagę, że z MLS-u na reprezentację przyjeżdżali czy to Przemysław Frankowski, czy to Karol Świderski, więc uważam, że akurat jeżeli na Euro jedzie 26 zawodników, to akurat taki piłkarz jak Mateusz Bogusz, który notuje naprawdę bardzo dobre liczby, strzela, asystuje, to powinien dostać w tej reprezentacji szansę, tak jak mówię, też, że jedzie 26 zawodników, więc myślę, że taki kreatywny Bogusz mógłby być naprawdę bardzo, bardzo w tej kadrze przydatny, choć jakby się nie sprawdził na treningach przed mistrzostwami, to oczywiście Michał Probierz ma i tak, że tak powiem, brzydko odstrzelić trzech zawodników z tej kadry, więc myślę, że jakby nie dojeżdżał, to mógłby po prostu Michał Probierz odesłać go do Los Angeles. Mi brakuje także Dominika Marczuka, biorąc pod uwagę, że właśnie, tak jak mówię, jedzie większa liczba piłkarzy i uważam, że trener Probierz powinien sprawdzić debiutanta sprawdzonego w boju w barwach mistrza Polski. No jednak uważam, że byłby to dużo lepszy wybór niż Kamil Grosicki, który z całym szacunkiem dla najlepszego piłkarza
PKO, Bank Polski Ekstraklasy, no nie jest już, powiedzmy sobie, perspektywiczny. Jest to jego najpewniej ostatni turniej z orzełkiem na piersi i uważam, że to właśnie jeżeli UEFA daje możliwość na powołanie lepszej liczby piłkarzy, powinni być to już młodzi, perspektywiczni zawodnicy jako numer 23, 24, 25, 26, którzy mogliby już łapać tą atmosferę kadry, ale też takiego zawodnika mamy. Jest to Kacper Urbański, czyli dość istotna postać w Bolonii. I to akurat to powołanie chwali się Michałowi Probierzowi i sam jestem ciekawy, czy śladem Kacpra Kozłowskiego, który za Paulo Souzy pojechał na Euro 2020, również się tam znajdzie. A więc co do planów, no niebawem się zaczyna zgrupowanie w Warszawie. Kadra będzie trenowała na Stadionie Narodowym. Zagra też przed wylotem do Niemiec dwa mecze z Ukrainą i z Turcją. Te dwa mecze pokażą, kto zostanie skreślony z listy Michała Probierza i kto zostanie na niej finalnie. No i cóż, proszę o łapkę w górę, komentarze, kogo byście widzieli w tej kadrze, kogo byście wykreślili, kogo wam brakuje. Łapki w górę i przede wszystkim subskrypcje, które pomogą w rozwoju kanału, a mnie będą motywować, by częściej wrzucać jakieś materiały, by w końcu YouTube był choćby jakimś minimalnym źródłem zarobku, bym mógł nagrywać materiały troszeczkę częściej, więc ja pomówmy o piłce, już się z wami żegnam. Na razie.